w naszym mieście jest taki duży sentyment do tego, co było. To chyba wasza duma, co, sportowa? Stajemy się powoli tą nieodkrytą perełką. Wciąż ma łatkę miejsca nieatrakcyjnego. Warto przyjechać do Grudziądza, samemu się przekonać, czy naprawdę jest to miasto nieatrakcyjne. Słuchajcie, wszystko przed wami. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów bez filtrów. Widzimy się tutaj znów w pięknym Grudziądzu w ramach projektu Rozmowy Kulturalne, czyli cykl rozmów z ludźmi grudziąckiej kultury. Część pierwsza. Jest to projekt dofinansowany ze środków gminy miasta Grudziądz. Dzisiaj moim i Państwa gościem, chociaż znów my jesteśmy bardziej tutaj goszczeni, jest pani Izabela Piwowarska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku. Witam. Witam serdecznie. Musiałem sobie przeczytać, szczególnie, że chciałem użyć tego skrótu, czyli MORIF. MORIF. I zawsze się mylę. I zawsze o, się dlaczego? Mylę. Mam nadzieję, że dzisiaj w trakcie rozmowy ta pomyłka zostanie wyeliminowana, ale my zacznijmy od szybkich pytań, tak na rozgrzewkę. Gdybym nie zajmowała się turystyką i rekreacją, zajęłabym się? Myślę, że byłabym dziennikarką. A ulubiony sposób spędzania wolnego czasu? Jestem domatorką. Lubię być w domu, czytać książki, spędzać czas z rodziną. Bardzo fajnie. A ulubione miejsce w Grudziądzu? Różanka w Parku Miejskim. A ulubione miejsce w województwie kujawsko-pomorskim poza Grudziądzem? Bardzo lubię Bory Tucholskie. Czy turystyka i kultura to pani główne źródło dochodu? Tak. A czy przyszłość rysuje się dla turystyki i rekreacji w Grudziądzu w pozytywnych barwach? Jak najbardziej. Też tak uważam. A najsilniejszy aspekt tejże turystyki w Grudziądzu? Myślę, że mamy do zaoferowania turystom coś więcej niż tylko budynki piękne, zabytkowe, ale mamy tutaj w Grudziądzu niesamowity klimat, który właśnie myślę, że sporo osób zaczyna odkrywać. To prawda, ale jaki byłby w takim razie najsłabszy aspekt tej turystyki? Najsłabszy aspekt to jest taki, że prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie konkurować z innymi ośrodkami i no nie możemy się nastawiać na to, że do nas turysta przyjedzie na przykład na tydzień. Mhm. Myślę, że musimy na maksa wykorzystać to, że turysta u nas zostaje kilka godzin, jeden dzień lub góra dwa dni. I myślę, że tutaj musimy swoją siłę w tym właśnie znaleźć. A myślała pani kiedyś o wyprowadzce z Grudziądza? Kiedyś tak, na studiach. Myślałam, że po studiach już nie wrócę do Grudziądza. Studiowałam w Bydgoszczy i za każdym razem, jak wracałam na weekend czy na wakacje, przejeżdżałam przez most, to za każdym przejazdem coraz bardziej byłam pewna, że wracam do siebie, że to jest moje miejsce i że nie wyprowadzę się. Super. Bardzo lubimy taki lokalny patriotyzm. Ale gdyby trzeba było wyprowadzić się z Grudziądza, to jakie miejsce by pani wybrała z całego świata? Myślę, że wybrałabym jakieś miejsce w Polsce mimo wszystko. Albo byłby to Hel, okay, gdzie bardzo lubię przebywać, albo może jakiś pałac na Dolnym Śląsku. Super. Fajne miejsca. Tylko na ten Hel problem z dojazdem w sezonie. No właśnie. Problem też pewnie z tym pałacem. Wszystko do zrobienia. A czy Grudziądzanie są gościnni? Tak, Grudziądzanie są bardzo gościnni. A atrakcyjność Grudziądza w skali 1 do 10 w pani opinii? W mojej opinii to naprawdę 10 na 10. Może nie jestem obiektywna, ale uważam, że mamy bardzo wiele atutów, których część być może mieszkańców nie docenia. Być może trzeba czasem spojrzeć troszeczkę z oddali na to, co mamy. Ale uważam, że jesteśmy bardzo fajnym miastem, dobrze położonym, z fajnym klimatem i dużymi możliwościami. No to w takim razie, jak tą atrakcyjność oceniają ludzie z zewnątrz, też w skali 1 do 10? To by trzeba było zapytać właśnie tych naszych turystów i czasem pytamy o to, bo na przykład MORIF zarządza między innymi kempingiem, gdzie mamy 32 domki kempingowe nad Jeziorem Rudnickim. Mhm. One przez całe wakacje są pełne gości. Czasem rozmawiamy z ludźmi, którzy przyjeżdżają do Grudziądza na wakacje, nie wiem, z Trójmiasta albo ze Śląska. I dla mieszkańców to jest może dziwne, niezrozumiałe, jak można przyjechać na wakacje do Grudziądza, co tutaj takiego jest. Ale ludzie bardzo sobie cenią na przykład spokój, cenią sobie infrastrukturę taką właśnie turystyczną, noclegową, położoną nad jeziorem, które z kolei jest położone bardzo blisko centrum miasta.
Grudziądz jest taką dobrą bazą wypadową, na przykład na wycieczki do Torunia, do Malborka, i ludzie z różnych części Polski przyjeżdżają i właśnie to sobie chwalą u nas. Mhm. To teraz zapytam o pierwsze skojarzenie dla Pani z Grudziądzem. Jedno słowo, budzą w środku nocy i mówią Grudziądz i jakie słowo? Spichrze. Okej, okay, super. Teraz ciekawe pytanie. Najlepszy soundtrack do chodzenia po Grudziądzu? Jakaś piosenka, album? O, tu mnie pan zaskoczył, Zaskakuje tym pytanie. Myślę, że chodząc po Grudziądzu można na ten spacer wyłączyć muzykę i posłuchać tych dźwięków tutaj miasta. Grudziądz między innymi jest miastem, nazywany jest miastem ułanów. Mamy bardzo bogate tradycje związane z Centrum Wyszkolenia Kawalerii Przedwojennym i od ponad 30 lat odbywają się u nas zjazdy kawalerii. Takim nieodłącznym elementem tych zjazdów są parady grup rekonstrukcyjnych z końmi, które przemierzają przez miasto. I te konie, które idą po bruku, wydają taki dźwięk typotkowy, że ludzie po prostu sobie nagrywają to na telefony. Może takich dźwięków należy szukać, no spacerując dobrze. Po Grudziądzu. Świetna odpowiedź. Najbardziej żałuję, że w Grudziądzu nie ma. Wszystko jest. Wszystko jest. Dobra, to też jest ciekawa odpowiedź. A teraz największy sukces zawodowy. Może jeszcze jest przede mną. Też dobra odpowiedź. No to uwaga, najważniejsze wydarzenie historyczne w Grudziądzu. Jedno dowolne, w Pani opinii. No, mając w historii miasta taką postać jak Mikołaj Kopernik, to myślę, że tutaj ważniejszych rzeczy związanych z Kopernikiem nie było. Być może właśnie pobyt w Grudziądzu. Mhm. Okej. Okay. Tylko nie przekopanie kanału Trynka. Dlaczego? Nie. Ta legenda jeszcze nie została wyjaśniona, ale może ma. My faktycznie uważamy, że jest w niej bardzo dużo prawdy. Na pewno część jest, to prawda. Bo na pewno jej nie przekopywał, ale plany. No tak. No nie chodził tam ze szpadlem, no to tak. Wiadomo. Dobra, to już na koniec. Ulubione osiedle w Grudziądzu. Strzemięcin. My się znajdujemy w pięknej Marinie Grudziądz, naprawdę świetnie położona i to jest jeden z obiektów zarządzanych przez MORiW właśnie. Dzisiaj sobie porozmawiamy też o innych obiektach, miejscach zarządzanych przez instytucję, którą Pani dowodzi, tak mówiąc kolokwialnie. Natomiast pierwsze, co sobie pomyślałem, kiedy otrzymałem odpowiedź, bo szukałem osób do podcastu, otrzymałem odpowiedź, że turystyką w Grudziądzu zarządza właśnie MORiW. Tak wprost, już nie powiem od kogo, ale takiego maila dostałem, więc zastanawiam się, jak wygląda ta struktura zarządzania turystyką i rekreacją w Grudziądzu, bo wiemy, że oczywiście jest Wydział Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta, jest informacja turystyczna i jest MORiW. Nie wchodzicie sobie w drogę? My jesteśmy bardzo ściśle połączeni, ponieważ Wydział Kultury i Sportu jest wydziałem nadzorującym MORiW, natomiast Miejski Punkt Informacji Turystycznej oraz dodatkowe punkty, które mieszczą się w innych częściach miasta, są częścią MORiWu. Okej, okay, rozumiem. Czyli to jest taki mechanizm, który funkcjonuje tak. Sobie wspólnie. Okej. Okay. Pani mimo młodego wieku, jak już ustaliliśmy przed podcastem, jest dyrektorką MORiWu od 2005 roku. Tak. Czyli już też kawał czasu. Ustaliliśmy, a Pani się zdziwiła, ale ustaliliśmy, że w przyszłym roku 20 lat mija od tego momentu, bo to czas tak szybko leci. Bardzo szybko. Ale wcześniej też Pani pracowała w kręgach takich turystyczno-rekreacyjno-kulturalnych? Nie. Pracowałam w redakcji Nowości Grudziąckich. Zaczęłam pracę już na studiach, później w 2003 roku, kiedy urodziłam dziecko, niestety zostałam zwolniona po powrocie z macierzyńskiego. Wówczas zaczęłam pracę w Urzędzie Miejskim. No i po roku tutaj pani dyrektor MORiWu przechodziła na emeryturę i ja zajęłam jej miejsce. Czyli we właściwym czasie, o właściwym czasie we właściwym miejscu. No tak się składa chyba, że to na taką ścieżkę. Właśnie, tak jak Pan mówi, we właściwym czasie, we właściwym miejscu. A Pani jest rodowitą grudziądzanką? Tak, jestem rodowitą grudziądzanką. Przez pierwsze lata życia mieszkałam na ulicy Toruńskiej. Wówczas to była ulica 1 Maja. Później w zasadzie całą
dzieciństwo, młodość spędziłam na Strzemięcinie. Później, tak jak mówiłam, wyjechałam na studia, z których nie planowałam wracać, ale jednak coś mnie tutaj z powrotem przyciągnęło i od tego czasu cały czas pracuję w Grudziądzu. Obecnie mieszkam pod Grudziądzem, ale czuję się Grudziądzanką. No to w takim razie, skoro była Pani naoczną świadkinią tych wszystkich wydarzeń, które dotykały w ostatnich latach Grudziądz, jak Pani ocenia transformację, jaką przeszło miasto? No ja, patrząc z boku, bywam tutaj relatywnie rzadko, no ale jednak regularnie, kilka razy w roku, zawsze widzę progres. To też jest tak, że mieszkańcy dostrzegają ten progres, czy gdzieś to się rozmywa? Ja dostrzegam ten progres. Tak jak Pan mówi, pracuję praktycznie całe swoje życie zawodowe w samorządzie i jakby jestem w środku tego. Widzę, ile rzeczy się dzieje, widzę, ile pracy kosztuje to i jakie środki są przeznaczane na to, żeby Grudziądz się zmieniał. I myślę, że naprawdę no, mało kto nie jest w stanie tego zauważyć, bo przez ostatnie lata też dzięki środkom unijnym zmieniły się ulice naszego miasta, zmieniło się wiele instytucji i też zmienia się nasza mentalność Grudziądzan. Myślę, że coraz mniej osób na przykład mówi, że w tym Grudziądzu się nic nie dzieje. No nie można tak powiedzieć, bo dzieje się u nas bardzo dużo i to są takie rzeczy, które wpływają na to, że no, mieszkańcom fajniej się mieszka. Jasne, na pewno jest jak wszędzie grupa malkontentów, którzy będą narzekali, choćby mieszkali w centrum Nowego Jorku i tak nic nie będzie się według nich działo. Natomiast i tak trzeba robić swoje, bo faktycznie Grudziądz idzie w bardzo dobrą stronę, w mojej opinii. Możecie się ze mną, słuchacze, widzowie, nie zgodzić oczywiście. Natomiast pytanie, czy dyrektor ośrodka wypoczynku i rekreacji ma jeszcze czas, mimo tych obowiązków służbowych, na aktywny wypoczynek i rekreację? No ma. Niewiele, ale ma. Niewiele, ale ma. Rzeczywiście moja praca to jest, ma taką specyfikę, że wtedy, kiedy inni odpoczywają, to ja pracuję. No właśnie, święta. Właśnie, czy święta, czy weekendy. Jeszcze śmieję, że wszystkie majówki od wielu lat i pewnie wiele lat przód też już mam zorganizowane. Nie mam tego problemu, żeby zastanawiać się, gdzie wyjadę na majówkę, bo wiadomo, że nigdzie nie wyjadę, bo mamy w tym dniu naszą największą imprezę sportową, półmaraton śladami Bronka Malinowskiego. Ale też no, bardzo lubię aktywny wypoczynek i staram się znaleźć czas na to. Ja jak sobie myślę, taka pierwsza myśl, skleić rekreację z Grudziądzem, no to pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to oczywiście Błonia Nadwiślańskie, tak w sposób naturalny. Później jest o wiele więcej tych miejsc. Natomiast mi się one podobają głównie w związku z tym, że są naturalne. Po prostu jest tam trawa, jest nabrzeże i jest rzeka. Proszę mnie i słuchaczy, widzów uspokoić, że nie ma planów betonowania tych błoni. Nie, absolutnie nie ma planów betonowania nabrzeży. Nasza Błonia to jest takie miejsce, właśnie tak jak Pan mówi, naturalne i chcemy, żeby takie zostało, bo tam cały ten klimat jest właśnie w tym brzegu rzeki i za chwilę ścianie spichlerzy. Myślę, że tutaj nie ma takich planów. To dobrze, bo był taki moment w historii, no w ogóle naszego kraju, że wiadomo, że były środki i tak dalej i wiele nieprzemyślanych inwestycji sprawiło, że straciliśmy naturalne krajobrazy. Wiele oczywiście rzeczy się poprawiło, ale powiedzmy, że w wielu miejscach poszliśmy troszeczkę za daleko. Tutaj to się nie stało, no i całe szczęście, bo w niektórych miastach wraca się wręcz, likwiduje się te zrewitalizowane miejsca i wraca się do natury. Także bardzo dobrze się stało. Ale u nas jest też taki trend w Grudziądzu, takiego dużego nacisku na tereny zielone. Tak. Miasto dużo inwestuje w rewitalizację terenów zielonych, parków, skwerów. I uważam, że to jest bardzo dobre podejście. Przed wojną Grudziądz nazywany był miastem ogrodów, bo mieliśmy piękne parki, które się zachowały w różnym stopniu, że tak powiem, może w tej chwili w różnym stanie, ale miasto sukcesywnie inwestuje w to, żeby te parki, te tereny zielone odbudowywać. I mamy na przykład właśnie piękny nasz park miejski, częściowo zrewitalizowany. W tej chwili trwa rewitalizacja Parku Miejskiego na Górze Zamkowej. To jest też fantastyczne miejsce, które za chwilę będzie oddane mieszkańcom i turystom.
No i ogród botaniczny, który też mieszkańcy bardzo lubią, którym też pewnie można by było jeszcze co nieco poprawić. Ale też jest fajne to, że przy remontach ulic, których jest sporo w mieście, czy dróg, zawsze jest ten nacisk na ten teren zielony, żeby gdzieś tam ta roślinność została nasadzona, jakieś małe skwery. Też cieszy fakt na przykład, że mieszkańcy zgłaszają do budżetu obywatelskiego takie zadania, na przykład 300 drzew dla Grudziądza. I te 300 drzew sadzimy, gdzieś miasto sadzi i no, coraz więcej tej zieleni w mieście jest. Jest też ta piękna skarpa nadwiślańska, którą można sobie przewędrować ze Strzemięcina aż do Cytadeli i dalej. Ja powiem szczerze, spacerując gdzieś tam w ubiegłym roku z żoną właśnie w kierunku Cytadeli, byłem zachwycony, jak kawałek za miastem jest pięknie, dziko. Można sobie pospacerować tymi ścieżkami i spoglądać na miasto, na Wisłę. W ogóle te aspekty widokowe też są wykorzystywane w procesie rekreacji i promocji miasta? Jak najbardziej. Kilka lat temu młode pokolenie fotografów zaczęło odkrywać Grudziądz na nowo. To już nie były tylko te pocztówkowe zdjęcia kościoła czy rynku, ale te piękne zakątki miasta gdzieś zostały odkryte. No, jeżeli chodzi o widoki, no, myślę, że nie mamy wiele konkurencji kujawsko-pomorskim, a być może nawet i w Polsce, bo ten fantastyczny widok na Wisłę, czy na most, czy wyżej z Klimka, czy w stronę Gór Łosiowych, no to są takie widoki, których się na co dzień nie spotyka. I właśnie myślę, że to jest też nasza taka duża szansa w tej turystyce, bo dzisiaj turystyka też opiera się nie tylko na zwiedzaniu zabytków, ale też na tych emocjach, na klimacie, które właśnie oddają zdjęcia. Obserwujemy w mediach społecznościowych sporo właśnie zdjęć z Grudziądza. Pojawiają się one na profilach zarówno takich lifestyle'owych, jak i takich typowo podróżniczych. Ludzie odkrywają Grudziądz i zazwyczaj jak pojawia się taka relacja z naszego miasta, to pod kątem takim, że to oto nieodkryta perełka kujawsko-pomorskiego. Myślę, że właśnie jesteśmy na tym etapie, że ktoś tą perełkę zaczyna odkrywać i te zdjęcia stają się rozpoznawalne. Nie wiem, chociażby zdjęcie uliczki Reja z parasolkami. Myślę, że jest bardzo rozpoznawalne w Polsce i czasem właśnie nawet gdzieś na blogach osób kompletnie niezwiązanych z Grudziądzem. Kiedy się takie zdjęcia pojawiają, to pojawiają się komentarze: o, Grudziądz, o wiem, Fado, rynek w Grudziądzu. To prawda. Też uważam, że wciąż nieodkryte, tak szerzej, ale to się na pewno zmieni. No, nie mam wątpliwości. Myślę, że tak. Myślę, że też na to ma wpływ na przykład to, co się dzieje u nas z latem w mieście. Ludzie, którzy przyjeżdżają, praktycznie mają bardzo ogromne szanse na to, że albo trafią na koncert, albo trafią na pokaz. Mamy kilka takich dużych imprez typu jarmark spichlerzowy, gdzie są też koncerty gwiazd właśnie na tych błoniach, przy podświetlonych spichlerzach, niesamowity klimat. Festiwal Światła, też fantastyczna impreza, która przyciąga sporo ludzi. Także mamy wiele do zaoferowania i myślę, że ludzie coraz częściej to zauważają. A gdyby tak się oddalić troszeczkę od Wisły, jesteśmy już na mieście, wdrapaliśmy się po schodach troszeczkę wyżej i idziemy w stronę plantów, bo przecież w Grudziądzu są planty. To też myślę, że nawet jeżeli ktoś odwiedził Grudziądz, może o tym nie wiedzieć. Grudziądz ma swoje planty. Tak, Grudziądz ma swoje planty, które niebawem zostaną zrewitalizowane, odnowione. Wiem, że już została podpisana umowa z firmą, która przygotuje dokumentację. Rzeczywiście troszeczkę odświeżenie tych plant się tam nam przyda, ale jest to fantastyczny trakt spacerowy. Zresztą cała ulica Aleja 23 stycznia, która kończy się po prostu Wisłą, no też ma taki fajny swój urok. I te planty mają też taką zaletę, że one są tutaj od wielu lat i każdy z nas, Grudziądzanin, przez te planty z babcią, z dziadkiem przechodził i taki sentyment, myślę, jak zostaną one odnowione, to też Grudziądzanie będą bardzo zadowoleni, będzie też to atrakcja turystyczna. Zresztą zauważyłam, że w naszym mieście jest taki duży sentyment do tego, co było. Bo kiedyś to było, wiadomo. Bo kiedyś to było i wszyscy to pamiętamy. I na przykład w Rudniku mamy
taki taras, który został zbudowany razem z budynkiem gastronomicznym w latach 70. i ma taki specyficzny dach, taki właśnie zacieniający ten taras. I kiedy w 2014 roku mieliśmy robić remont całego ośrodka, to wówczas mieszkańcy przyszli z petycją, że możecie sobie robić remont, gdzie chcecie, ale wiata ma zostać. Ma zostać to zgodoszenie nad tarasem, bo ono tam zawsze było i ono tam ma być. Nam trochę nie pasowało to, bo to takie lata 70., no ale zostało i myślę, że właśnie takie elementy, które były, które mają tu być dalej, bo mieszkańcy chcą. Tak. Super. A co z tym parkiem botanicznym? Bo on znajduje się w ciągu tych plantów. On funkcjonuje cały czas? Tak, funkcjonuje. Fajna jest jego historia. Być może ludzie nie wszyscy o tym wiedzą, że powstał w czasach właśnie po I wojnie światowej, kiedy państwo polskie się rodziło i też między innymi rodziła się na nowo edukacja. Wtedy miał być położony nacisk właśnie na takie naturalne lekcje przyrody, właśnie w terenie i przez to powstał ten ogród botaniczny, w którym gromadzili ogrodnicy różnego rodzaju rośliny egzotyczne. Część z nich nie przetrwała, tam też bardzo ważny jest ten układ ścieżek, który częściowo został już zatarty, ale też jest to bardzo, bardzo ciekawe miejsce, właśnie takie związane z zielenią w Grudziądzu. Blisko centrum jest też prawdziwa oaza zieleni, tak należy powiedzieć, czyli właśnie ten park miejski imienia Piotra Janowskiego. Tak. Jak to się stało, że to jest obszar zabytkowy? Park ten istnieje od połowy XIX wieku i kiedy w latach 2013-2014 zaszła możliwość uzyskania dofinansowania na rewitalizację tego obiektu, ze względu na to, że zachował się tam historyczny układ ścieżek. Jest to taki park naturalny na terenach poleśnych i te wszystkie takie elementy historyczne cały czas tam były widoczne, mimo tego, że w latach 70. były tam jakieś przebudowy, powstał jakiś plac zabaw, ale właśnie dzięki temu, że został wpisany do rejestru zabytków, został zrewitalizowany, odnowiony, bo wygląda podobnie jak w czasach międzywojennych. Ten okres właśnie międzywojenny został przyjęty jako podstawę do zrewitalizowania tego parku i udało się to bardzo dobrze, bo na przykład oglądając stare zdjęcia Różanki, czyli ogrodu Różanego i dzisiejsze zdjęcia, można naprawdę przez chwilę się zastanowić, czy to czasem nie są zdjęcia robione w tym samym czasie, bo właśnie odtworzono tą bardzo wiele elementów takich, jak były przed wojną. Jest oczywiście też potężny las rozciągający się w stronę jeziora Rudnickiego Wielkiego, ale to też kolejna rzecz, która pewnie zadziwi osoby, które no, może nie znają okolic Grudziądza, ale przecież wy macie jaskinie nawet w okolicach miasta. To jest zaskakujące. Jest to zaskakujące. Czyli speleologia, tak to się chyba nazywa, w okolicach Grudziądza. Może się tam w jaskini klonowej, tak mówimy o jaskini klonowej. Tak. Klonowa tak, i klonowa, tak. I pod wieżbą. Podobno druga jest jakaś. Nie wiem, czy to jest oficjalna nazwa, ale są. No to też jest ciekawa rzecz. No właśnie, wspomniałem o wodzie i teraz pytanie z tezą, czy Grudziądz jest miastem nadjeziornym? Można tak powiedzieć. Mamy to wielkie szczęście, że w granicach administracyjnych miasta mamy dwa jeziora i to dwa jeziora, które są zagospodarowane właśnie pod kątem turystów. Jest to jezioro Rudnickie Wielkie i jezioro Tarpno. No właśnie, to zacznijmy może sobie od tego większego, czyli od Rudnickiego Wielkiego. Jaką tam infrastrukturę mieszkańcy i turyści mogą znaleźć? Infrastruktura miejska, czyli taka grudziądzka zarządzana przez MORiW, to są dwie plaże. Jedna z tych plaż to jest taka nasza główna plaża miejska, przy której jest kemping. Zarówno są to domki kempingowe, jak i pole dla kamperów położone w lesie. Do tego jest wypożyczalnia sprzętu wodnego, jest plac zabaw dla dzieci, jest gastronomia, obok jest hotel, więc ta taka infrastruktura turystyczna jest bardzo bogata. Dojeżdża tam autobus miejski, jest posterunek policji, także jest też bezpiecznie i łatwo
tam dotrzeć. Jest też ta druga plaża, tak zwana plaża dzika. Ona jeszcze czeka na to, żeby ponownie zostać zagospodarowaną, ale pierwszy krok ku temu został poczyniony, bo jesienią tego roku dostaliśmy w zarządzanie nową stanicę żeglarską, która jest siedzibą klubów żeglarskich, ale także w czasie sezonu letniego będzie tam działała wypożyczalnia sprzętu wodnego. Mamy bardzo dużo sprzętu, którego nie mamy na innych wypożyczalniach i już te ostatnie tygodnie lata nam pokazały, że będzie bardzo duże zainteresowanie, bo na przykład można tam wypożyczyć jachty turystyczne. Tego dotychczas w Grudziądzu nie było. Fajnie. A ten ośrodek Delfin to też jest na... Ośrodek Delfin też jest położony na brzegu Jeziora Rudnickiego Wielkiego, jednakże jest własnością gminy Grudziądz, tej gminy wiejskiej. Okej, rozumiem. Ale jest to taka trzecia plaża, z której grudziądzanie chętnie korzystają. No dobrze, a jezioro Tarpno, ono jest troszkę mniejsze, ale też urokliwe, niewątpliwie. Tam też jest plaża, jeżeli dobrze kojarzę. Tak, jest też ośrodek. Było tam takie miejsce przez wiele, wiele lat wykorzystywane do kąpieli przez mieszkańców. Po przejęciu przez miasto przez kilka lat był taki ośrodek, no, tymczasowy. Były toje, kontener dla ratowników. Nie było takiej infrastruktury, ale od 3 lat mamy tam już porządny ośrodek, też wybudowany dzięki środkom z Unii Europejskiej, więc jest, też jest wypożyczalnia sprzętu, jest plaża zagospodarowana, są place zabaw, boisko do siatkówki, no i przede wszystkim takie zaplecze, przebieralnie, toalety i też wypożyczalnia sprzętu i zaplecze dla pracowników. Jest to obiekt także dostępny cały rok, bo nasze plaże, zarówno Rudnik, jak i Tarpno, żyją nie tylko w sezonie letnim, ale przez cały rok. Mamy na przykład bardzo duże grono morsów, którzy jak tylko trochę temperatura spadnie, to przejmują te plaże. Oczywiście czekają na mróz, na przerębel, to jest najlepsza zabawa. No tak, bo dla nich październik, listopad to jeszcze za ciepło. Tak, to jest jeszcze za ciepło, ale już też korzystają i cieszymy się, że no, w naszych ośrodkach mają taką bazę, gdzie mogą no, wykąpać się, ale także się tam komfortowo przebrać, czy też na przykład później po zimnej kąpieli skorzystać z ogniska. Właśnie zapomniałem wcześniej zapytać, a w marinie też jest wypożyczalnia sprzętu turystycznego? Tak, w marinie też jest wypożyczalnia sprzętu, ale nie ma tutaj wypożyczalni sprzętu wodnego, ze względu na to, że jesteśmy nad Wisłą i no po prostu ze względu bezpieczeństwa tutaj nie wypożyczamy sprzętu wodnego, ale możemy wypożyczyć na przykład rowery albo rakiety i pograć w tenisa na naszym korcie, albo można też wypożyczyć kijki do Nordic Walking i sobie pomaszerować tutaj nad Wisłą. Jakiś czas temu, a propos Wisły, rozmawialiśmy z Marcinem Krasińskim, czyli dyrektorem Festiwalu Wisły. Rozmawialiśmy o powrocie nad Wisłę Polaków, czyli do tej rekreacji, która przed laty nad Wisłą się odbywała, zanim ta została zanieczyszczona. Czy pani widzi możliwość, żeby kiedyś nad Wisłę w Grudziądzu wróciła jakaś plaża, wrócił ośrodek taki wypoczynkowy z pełnego zdarzenia? Czy jeszcze jest miejsce do zagospodarowania tutaj? Jeśli chodzi o wykorzystywanie rekreacyjne Wisły jako kąpieliska, czyli wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych wykorzystywanego do kąpieli, myślę, że nie ma takiej opcji. A plaża? Jak w Warszawie? Powstała plaża z budżetu obywatelskiego. Ona jest tam położona bliżej osiedla Strzemięcin, ale myślę, że plaża tutaj jakby rolę jej pełnią te błonia nasze nadwiślańskie. Jest to teren zalewowy i no musimy tak raczej zgodnie z naturą działać. Szkoda byłoby wydać pieniądze na plażę, która później na przykład zostanie wiosną zmyta. Też szkoda by było, żeby wasze schody, które prowadzą na ulicę Spichrzową, zamieniły się w te słynne warszawskie schodki. Także może faktycznie lepiej niech będzie jak jest. Ale my mamy też nasze schodki. Też macie, okej. Okay. Mamy też schodki. Mamy tutaj błonia kończą się miejscem, gdzie Trynka wpada do Wisły i tam właśnie też są takie betonowe schody, które młodzież sobie upodobała na imprezy. To jest akurat też teren, którym się zajmujemy, więc wiemy dokładnie, kiedy imprezy się tam odbywają. Postawiliśmy śmietniki i staramy się jakoś tak współdziałać z młodzieżą, żeby nie działy się tam jakieś straszne rzeczy. Natomiast uważam, że fajnie jest, że młodzież ma jakieś swoje miejsca, gdzie może się spotykać. Oczywiście, że tak. A Matę zachęcamy do utworzenia drugiej części tego swojego słynnego utworu w Grudziądzu. Właśnie, w ogóle zachęcamy do przyjazdu do Grudziądza. Oczywiście, wszystkich.
nie tylko matę. Teraz zapytam o wydarzenia, bo wiem, że od lat jest pani dyrektorem Biegu Trzech Plaż. Dobrze myślę, dobrze tak. myślę. Jak to w ogóle wygląda? Bo domyślam się, że chodzi tutaj o plażę nad Jeziorem Rudnickim Wielkim. Dobrze myślę? Znów trafiłem. Mhm. Jak wygląda taki bieg? To jest bieg terenowy, jak rozumiem. Tak. Bieg Trzech Plaż to jest jeden z wielu biegów, które organizujemy w Grudziądzu, ale myślę, że to jest jeden z takich najbardziej ulubionych przez mieszkańców. Tak jak sama nazwa mówi, trasa biegu przebiega przez trzy plaże, czyli brzegiem Jeziora Rudnickiego. Jest to trasa około 7 km. Zaczyna się i kończy na plaży miejskiej, naszej na ulicy Zaleśnej. Później biegnie właśnie przez plażę Delfin i przez plażę Dziką, powrót dookoła jeziora. Właśnie takie mieliśmy nawet hasło, że czerwiec to pora biegania wokół jeziora. Bardzo fajnie. To jest taki bieg, który szczególnie sobie cenię, bo on powstał z takiej inicjatywy mieszkańców. Kilkanaście już lat temu w Grudziądzu zawiązała się grupa biegaczy, Akademia Biegania. No i oni przyszli do mnie właśnie z taką propozycją, że w innych miastach są biegi, my też chcemy mieć swój bieg. Więc super, zorganizowaliśmy to właśnie z taką ogromną pomocą biegaczy naszych grudziąckich, mieszkańców. To było naprawdę szaleństwo. Komitet organizacyjny liczył chyba z 30 osób. Jak sobie łatwo wyobrazić, bardzo ciężko było coś ustalić w tak dużym gronie. Każdy chciał coś dać od siebie, więc nagrodami były rzeczy, które ludzie przynosili ze swoich firm, jakiś kub, jakieś smycze. Nagrodą, pamiętam, była książka o bólu żołądka, którą ktoś też ofiarował. O bólu żołądka. O bólu żołądka, więc totalnie wszystko. Z takim dużym entuzjazmem to powstawało. Pierwszy bieg, pamiętam, między 60 a 70 czy 80 osób. Byliśmy wtedy bardzo zbudowani taką dużą frekwencją. W największym swoim rozkwicie Bieg Trzech Plaż to było ponad 1000 osób. Biegali dorośli i też biegały dzieci. Takim naszym zamysłem było to, żeby tego bakcyla biegowego, który w Grudziądzu no po prostu chwycił niesamowicie, też przekazać najmłodszym, żeby te dzieci pobiegły w swoim pierwszym biegu. W swoim pierwszym biegu, gdzie mają prawdziwy pakiet startowy, gdzie mają prawdziwy numer, a na mecie czeka na nich medal. Jak oglądam zdjęcia z tych biegów, to po prostu to jest niesamowite, jakie emocje wśród tych dzieci to wywoływało, ten wysiłek, ta rywalizacja sportowa, ta zabawa. Myślę, że wielu z nich później z większą łatwością wejdzie w taki rytm jakiejś aktywności fizycznej. Myślę, że zaszczepiliśmy tego bakcyla sporej grupie naszych dzieciaków w mieście. Mm-hmm. Nie no, to w ogóle super działanie, ale też przed rozmową gdzieś tam rozmawialiśmy o innych biegach i o jednym, czy to chyba był półmaraton, tak? Przez wasz most. Tak, półmaraton śladami Bronka Malinowskiego, Grudziądz-Rulewo, to jest nasza sztandarowa największa impreza biegowa, rozgrywa się zawsze w majówkę i jest to bieg poświęcony Bronisławowi Malinowskiemu, czyli najważniejszej postaci w historii naszego miasta, jeden z największych sportowców w kraju i na świecie, który jest bardzo bliski mieszkańcom, a bieg nazywa się Śladami Bronka Malinowskiego, bo on rzeczywiście śladami Bronka prowadzi. Zaczyna się na Stadionie Olimpii, czyli macierzystego klubu Bronisława Malinowskiego. Później biegnie przez 5 km przez ulicę Grudziądza, biega na most imienia Bronisława Malinowskiego. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy most jest nieczynny. Znaczy nie cały dzień, ale część dnia most jest nieczynny dla ruchu kołowego, jest wówczas tylko dla biegaczy. I biegniemy przez most właśnie do grupy i tam już wrót Borów Tucholskich dobiegamy do Rulewa. Jest to miejscowość, w którym mieszkała rodzina państwa Malinowskich, wtedy kiedy Bronek był dzieckiem, a cała meta mieści się w hotelu Hansa Pałac, który z kolei właśnie mieści się w budynku byłego PGR-u, w którym też rodzina Malinowskich mieszkała, także można powiedzieć, że finiszujemy na podwórku u Bronka. Mm-hmm. No niestety to się wiąże z tą tragiczną historią Bronisława Malinowskiego, który zginął na tym moście. Tak. I tam jest tablica pamiątkowa, tak? Na moście. Tak, tablica upamiętnia ten dzień 27 września 1981 roku. To była niedziela, późne popołudnie, w zasadzie wieczór, kiedy wydarza się wypadek samochodowy, w którym na miejscu ginie Bronisław Malinowski. Był wtedy sportowcem u szczytu kariery. Można, nie wiem, porównać go, było, nie wiem, do dzisiejszej postaci, nie wiem, czy Roberta Malinowskiego.
Lewandowskiego. Ja taki mało znany. Taki mało znany. Kopacz. Był wtedy u szczytu kariery sportowej. Był złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich. Był po prostu no, na szczycie, można powiedzieć. Też miał plany prywatne. Niebawem miało się wydarzyć ślub Bronisława. No ale tak tragicznie zostało przerwane życie tego sportowca. I dla mnie było dużym zaskoczeniem, jak bardzo Grudziądzanie pamiętają ten moment. To był 81 rok. Wydaje się, że to jakaś zamierzchła historia. Okazało się, że nie. Kiedy zaczęliśmy organizować półmaraton, zaczęliśmy mówić o tym, to pojawiały się osoby, które miały swoje historie z tym związane. Opowiadały właśnie, że pamiętają ten moment, ten dzień, kiedy pamiętają te migające światła karetki na moście. Pamiętają pogrzeb. Mówi się, że był to jeden z największych pogrzebów w Polsce wówczas. Tysiące ludzi za tą gwiazdą, za trumną tutaj przyszły, ale pamięć Bronisława Obrońcowa Malinowskim nie polega tylko na tym, że tragicznie zginął. Tutaj tą wartością są te wyniki sportowe. Do dzisiaj są niepokonane wiele rekordów niepobitych, które pobił Bronisław Malinowski. Niesamowita postać, która do dzisiaj przyciąga właśnie biegaczy. Staramy się, żeby to nie był tylko bieg, tylko rywalizacja sportowa, ale zawsze dzień przed biegiem, właśnie tutaj w Marinie, organizujemy spotkania, wieczorki takie, na którym mówimy o Bronisławie Malinowskim i w ogóle o sporcie. Mieliśmy fantastycznych gości, biegaczy. Mieliśmy Adama Kszczota, mieliśmy Henia Szosta. W ostatnich latach Angelika Cichocka była u nas, Ola Lisowska, także te wszystkie gwiazdy dzisiejszej lekkiej atletyki się u nas pojawiają. Są wystawy związane z Bronisławem Malinowskim. Wydaliśmy książkę Przeszkodowiec autorstwa Łukasza Panfila, która jest jedyną taką biografią tej postaci. Mamy już drugie wydanie, można ją kupić w Informacji Turystycznej, także wysyłkowo. Bardzo ciekawa pozycja. Taką naszą misją jest o tym, żeby mówić o Bronisławie Malinowskim. I wydaje mi się, że przez te kilkanaście lat, kiedy tysiące ludzi pobiegło tak naprawdę już w tym półmaratonie, ten nasz cel się po prostu realizuje. Jest obecnie Bronisław Malinowski patronem i mostu, i stadionu. I właśnie a propos stadionu, a właściwie dwóch stadionów, bo MORiW jest zarządcą dwóch stadionów, dobrze myślę, i żużlowego, i piłkarsko-lekkoatletycznego. Tak. Jesteśmy w imieniu miasta zarządcą nieruchomości sportowych. Między innymi są to dwa stadiony. Stadion żużlowy i stadion centralny imienia Bronisława Malinowskiego, ale także zarządzamy pozostałą bazą sportową miejską, czyli siedzibami klubów sportowych KW Wisła, tutaj po sąsiedzku, w tym pięknym budynku zabytkowym, który też nam się udało wyremontować dzięki środkom z Ministerstwa Sportu, czy też halą sportową na osiedlu Mniszek, czy przy ulicy Konarskiego. GKM Grudziądz, czyli Żużlowy Klub Grudziądzki, to chyba wasza duma, co? Sportowa. Tak, to jest wizytówka naszego miasta. Cieszymy się, że możemy tutaj zapewnić użytkownikowi naszej bazy właśnie takie warunki do codziennego funkcjonowania i do trenowania. No i wszyscy kibicujemy żużlowcom. Ostatni sezon, piąte miejsce, jeżeli się nie mylę, poprawcie mnie kibice, Czarnego Sportu. Najwyższe w historii, ex aequo z sezonem chyba 2014 czy 16. Nie zabijcie mnie, nie jestem miłośnikiem żużla, ale bardzo cenię sobie sukcesy grudziądzkiej drużyny. Tak, ten rok był wyjątkowy, ten sezon był wyjątkowy. Ponad 60 tysięcy osób na trybunach zasiadło, żeby obserwować te zmagania naszych żużlowców. Zawodnicy są tutaj traktowani naprawdę z wielkim szacunkiem i są kimś też tutaj w naszym mieście. I klub, tak jak mówię, no jest niewątpliwie wizytówką Grudziądza. No i ostatni klub Tomasza Goloba. Tak. No niestety ostatni pod tym względem, że tragicznie się ta historia, ta kariera zakończyła, bo życzymy powrotu jak najszybszego do zdrowia, do sprawności. Natomiast stadion żużlowy wygląda już dobrze. Natomiast ten piłkarsko-lekkoatletyczny, myślę, że on troszeczkę gorzej. Czy jego rewitalizacja też się wiąże z sukcesami piłkarzy ewentualnymi, czyli z awansem na wyższe szczeble rozgrywkowe? W ubiegłych latach właśnie miasto położyło nacisk na
tą część sportową, tą część związaną z piłką nożną, czyli właśnie murawa, została wybudowana trybuna i ta część właśnie piłkarska została bardziej dofinansowana niż ta część lekkoatletyczna. W ubiegłym roku, czy to już było 2 lata temu, zdobyliśmy także dofinansowanie na modernizację części lekkoatletycznej stadionu. Niestety w związku z ogromnymi skokami cen i kosztami, jakie ostatecznie niosłaby taka modernizacja, nie wykorzystaliśmy tych środków, ale ubiegamy się cały czas o dofinansowanie w Ministerstwie Sportu. Uważam, że jest to niezbędne, żeby ta lekkoatletyka miała takie warunki, żeby mogła rozkwitać. Jesteśmy miastem Bronisława Malinowskiego, Olimpia jest klubem Bronka. Musi tam być lekkoatletyka i muszą być warunki do trenowania. GKS Olimpia, czyli klub właśnie z sekcją lekkoatletyczną, prężnie działa, stara się dotrzeć do jak najmłodszych zawodników. Młodzież osiąga sukcesy. Czekamy na, w ogóle chyba w całej Polsce czekamy na następcę Bronisława Malinowskiego, bo ta dyscyplina, którą on uprawiał, czyli 3000 metrów z przeszkodami, dzisiaj już praktycznie mało kto to biega. Być może właśnie taka dobra infrastruktura sprawiłaby, żeby właśnie ta dyscyplina znowu wróciła do swojej świetności. A jeżeli chodzi o piłkę, to 4. miejsce w pierwszej lidze, czyli na zapleczu Ekstraklasy w 2015 roku, czyli o włos od awansu na najwyższy szczebel rozgrywkowy, ależ by było, gdyby ta Olimpia kiedyś wróciła. Życzymy tego piłkarzom, żeby te sukcesy były coraz większe. A i tak jest to klub, który jest najwyżej spośród piłkarskich drużyn z naszego województwa, bo Zawisza tak? cały czas w związku z tym, że wspinała się od zera, jest jeszcze niżej, także wciąż Grudziądz na topie, że tak powiem, w naszym województwie. Chociaż życzymy oczywiście, żeby było jeszcze lepiej. Natomiast zapytam tutaj, bo niestety widzę to w moim mieście i totalnie tego nie rozumiem, czyli w Bydgoszczy, czyli wojen między kibicami żużlowymi i piłkarskimi. W Grudziądzu też to się zdarza? Na pewno oba zespoły mają swoich wiernych fanów. Myślę, że kiedyś było to bardziej widoczne. Teraz raczej być może gdzieś tam na murach jakieś takie wojny graficiarzy się pojawiają. Natomiast tak jak mówię, no chyba kibice skupiają się bardziej na kibicowaniu swoim niż na walce z innymi drużynami. No to dobrze. Dobrze, żeby Grudziądz nie cierpiał, prawda, na jakichś tutaj niepotrzebnych sporach. Wszystkim nam zależy na sukcesie miasta. No i właśnie, mówiliśmy o wielu walorach Grudziądza, o naturze, w poprzednich wywiadach o historii, tutaj o tym zapleczu, o infrastrukturze. Natomiast mimo wszystko jest coś takiego w Polsce, że Grudziądz, mówię o masie, ogólnym postrzeganiu, że Grudziądz wciąż ma łatkę miejsca nieatrakcyjnego. Z perspektywy Grudziądza też to tak wygląda, że czujecie się niedocenieni troszeczkę? Na pewno taka łatka przez lata do nas przylgnęła, ale ja uważam, że to się zmienia. Że z tego miasta nieatrakcyjnego stajemy się powoli tą nieodkrytą perełką, o której mówią osoby, które trafiają do nas po raz pierwszy i które jakby szukają tutaj jakichś emocji fajnych i je znajdują. Znaczy w mojej opinii oczywiście to jest nieprawdziwa opinia, natomiast gdzieś tam wciąż się pojawia, jest taki kanał na YouTubie HR Raterzy, który sobie przyjął Grudziądz jako taki synonim słowa określenia miasto nieatrakcyjne, taki raton północy czasami mówią. Kojarzy pani ten? Kojarzę to. Jak to mówią, nieważne jak nie przekręcali nazwy, pojawiały się już takie, kiedyś nawet widzieliśmy zdjęcia na chyba w Olsztynie to było, po remoncie drogi były takie wskaźniki, kilometrówki tak zwane,
grudziąc przez C. Więc może już niech nie będzie grudziąc przez C, tylko grudziąc. Myślę, że grudziądzanie mają poczucie humoru, ale też wiedzą, że te czasy, kiedy tutaj było naprawdę szaro i brzydko i bezrobocie 30% sięgało, to już minęły i mamy do zaoferowania naprawdę bardzo dużo. Czyli według Pani te złe opinie biorą się z tej rocznej przeszłości. Tak, myślę, że to jest taka historia, która gdzieś tam się za nami ciągnie. Warto zweryfikować ją, warto przyjechać do Grudziądza, przespacerować się po Starym Mieście, zajrzeć do tych miejsc atrakcyjnych turystycznie, o których mówimy. Samemu się przekonać, czy naprawdę jest to miasto nieatrakcyjne, bo być może ma do zaoferowania coś bardzo atrakcyjnego, czyli taki fajny vibe miasta spokojnego, gdzie można wypocząć, gdzie są ciekawe miejsca, gdzie można fajnie zjeść, gdzie można zrobić piękne zdjęcia. Oczywiście, ja się podpisuję, a panów z HR Reiterów, pewnie źle, że to czytam, ale ich też zapraszamy. Ja kiedyś w ogóle pisałem z jednym z nich, wysyłając artykuł o Grudziądzu, odpisał mi, muszę tam pojechać. Ach, tu nie był nawet. Ale nie był jeszcze. Nie, no to zapraszamy. Także słuchajcie, wszystko przed wami. No dobra, a posiadacie Państwo w mieście jakieś liczby dotyczące turystów, którzy odwiedzają Grudziądz? Na przykład tak w skali roku? No, mamy informacje dotyczące na przykład liczby udzielanych noclegów, czy też liczby miejsc noclegowych. Są to dane oficjalne z GUS-u. A w naszej informacji turystycznej prowadzimy sobie swoje statystyki. Wiadomo, że nie każdy turysta ma obowiązek, znaczy turysta nie ma obowiązku, żeby przyjeżdżając do miasta stawiać się, żeby się odmeldować w informacji turystycznej. Natomiast ci, którzy do nas zachodzą, a jest ich spora grupa, widzimy z roku na rok wzrost tej liczby osób. Generalnie musimy tutaj mówić o czasie od pandemii, bo pandemia to był totalny reset turystyki i widać to też w tych statystykach, ale od powiedzmy 2021-2022 mamy cały stały trend rosnący zarówno w liczbie noclegów oferowanych w Grudziądzu, to jest liczba ponad 1300 miejsc noclegowych, w ubiegłym roku było to 1200, gdzieś tam dwa lata wcześniej około 900, więc to cały czas rośnie. No i też co za tym idzie, liczba udzielanych noclegów w 2023 było to ponad 108 tysięcy udzielonych noclegów, też więcej niż w latach poprzednich, gdzie było 103 tysiące i gdzieś tam cały czas ten stały trend rosnący widać. Także widać wzrost liczby na przykład turystów zagranicznych. Widzimy też z jakich kierunków ci turyści do nas przyjeżdżają. W ubiegłych latach jest duży wzrost widoczny turystów z Czech na przykład. Mamy też... Jadą w stronę morza. Jadą w stronę morza i się zatrzymują u nas i uważam, że to jest oczywiście bardzo dobra decyzja, żeby się tu zatrzymać i właśnie trochę tym Grudziądzem pooddychać, popatrzeć jak to wygląda. Czesi wciąż bez morza, także muszą jeździć. Tak. No dobra, ale też jest tak, tak mi się wydaje, że bardzo duży udział osób, które zwiedzają Grudziądz, to są jednodniowi turyści, tak, prawda? Czy też odwiedzający. Pozdrawiam profesorów z UMK w Toruniu, którzy stwierdziliby, że to nie są turyści. No, w mojej opinii są, ale nie korzystają z obiektów noclegowych. Tak, to prawda. Duża część naszego ruchu turystycznego to jest ruch taki jednodniowy, kilkugodzinny. Tak jak mówię, no, nie jesteśmy w stanie konkurować z dużymi ośrodkami turystycznymi, gdzie nawet w Toruniu czy w Krakowie ci turyści, którzy przyjeżdżają typowo zwiedzać, to też nie zostają tam tygodniami, tylko to jest doba, półtorej, dwie doby. No i jak mówię, my mamy tylko turystę na kilka godzin czy kilkanaście godzin, i chcemy go tutaj zatrzymać i ugościć jak najlepiej w tym czasie. A baza noclegowa jest zadowalająca pod względem liczby i jakości? Czy jeszcze gdzieś tam jest jakaś nisza? Wydaje mi się, że jeszcze jest nisza, bo zdarzają się momenty, kiedy ta baza jest bardzo mocno wypełniona. To ma związek między innymi z tymi dużymi wydarzeniami, które się u nas dzieją. Czy Jarmark Spichrzowy, czy Festiwal Światła. Wówczas ciężko jest o nocleg. I też widzę ten wzrost jako zarządca bazy noclegowej Moriwu. Tutaj mówiłam o domkach kempingowych, które mamy nad Jeziorem Rudnickim, ale także w tym obiekcie Marine mamy pokoje noclegowe. Coraz więcej jest takich dni, kiedy jest 100% obłożenie na przykład. A też tutaj w Marinie funkcjonuje
pole dla kamperów i w tym roku po raz pierwszy musieliśmy wprowadzić rezerwację na miejsce na pola. W ubiegłych latach po prostu kto przyjeżdżał, to zazwyczaj to miejsce było wolne. Teraz jest też tak, że po prostu jest w 100% miejsca są zajęte i wtedy trzeba sobie to miejsce zarezerwować, żeby mieć pewność, że uda się zanocować w tym miejscu. Czyli tutaj wokół mariny, tak? Tak. Super. Budząc się z takim widokiem. No naprawdę... właśnie o to chodzi. No. Podpatrujemy sobie fora dla kamperowców i no, bardzo dużo opinii jest właśnie o tym widoku, że piękne zachody słońca, piękne wschody, bliskość rzeki, bliskość miasta. No, no właśnie. Naprawdę to i ja polecam. A co do gastronomii? Jakby pani oceniła jej jakość i liczbę punktów? To na pewno się zmieniło na plus, ale jest ok, czy jeszcze długa droga przed centrum miasta? Tutaj jest cały czas taka duża, nie wiem jak to określić. Rotacja? Rotacja. Powstają lokale, inne się zamykają, ale jest część takich, które się już naprawdę tutaj wpisały i funkcjonują od wielu lat. No powiem tak, zjeść obiad w niedzielę, w wakacje na rynku, no wcale nie jest takie pewne, że wejdzie się do wybranej restauracji i po prostu zamówi, trzeba czasem czekać na stolik. Być może tych restauracji przyjęłoby się więcej. Mhm. No też doświadczyłem tego w któryś letni wieczór w ubiegłym roku, że naprawdę na rynku było bardzo głośno, było bardzo dużo ludzi i ciężko było coś znaleźć, jeżeli chodzi o miejsce. Tak, nawet ławeczka Kopernika często jest zajęta. No nawet nie dość, że Kopernik siedzi, to tak, jeszcze ktoś tam się dosiada do niego. Dokładnie. To teraz tak już przechodząc powoli do końca naszej rozmowy, zapytam, jakie są ulubione miejsca spacerów po Grudziądzu? Pani dyrektor Moriwu. Park miejski. Mam taki mały problem z tymi spacerami po Grudziądzu, bo w wielu miejscach, gdzie spaceruję, to po prostu jestem w pracy. No właśnie. I spacerowicze podziwiają piękne rośliny, zadbane trawniki, a ja patrzę, że na przykład ktoś nie dokosił trawy pod ławką, albo na przykład, że róża jest chora w parku. No to jest takie właśnie zboczenie zawodowe. I tych miejsc, Moriw jest firmą, która zarządza sporą ilością obiektów i tych miejsc w Grudziądzu jest właśnie dużo, gdzie nie wiem, czy jestem służbowo, czy prywatnie, ale polecam szczególnie nasz park, takie zielone płuca miasta. W ostatnich latach wywiesiliśmy między innymi hamaki w parku. Warto tam chociaż na 15 minut w ciągu takiego dnia pędzącego podjechać, ułożyć się, popatrzeć na zieleń. To już mi brzmi dobrze. Się. To brzmi dobrze. A poza centrum, na osiedlach, ja zawsze mówię, że jestem fanem Tarpna. Ja też bardzo lubię to osiedle, tam pracuję, tam jest nasza siedziba. No właśnie, też Tuszewo mi się spodobało w swoim czasie. Po prostu spokój, domki. No i tak, to są to takie osiedla na obrzeża Grudziądza. Ja już na początku mówiłam też o Strzemięcinie. No właśnie. To jest też takie osiedle, no blokowisko. Ale jak położone. Położone pięknie, z taką aleją wzdłuż całego osiedla. I to jest właśnie przykład tego, że kiedyś te osiedla były przemyślane. Nie tak jak teraz, gdzie to prawda. Tak, budujemy w polu, rząd szeregowców, nie ma ani drogi, ani szkoły, ani placu zabaw. Tam jest wszystko i po tych wszystkich latach też ta zieleń na osiedlu jest taka fajna, bujna i myślę, że tam się dobrze mieszka. To prawda, jakkolwiek ten system był zły, bo był, to jednak to jak projektowano osiedla było rozsądne, tak. Bo nie dość, że usługi wokół domów, wszystko było pod ręką, co widać na starych osiedlach, bo to wciąż się zachowało w pewnym sensie, to jeszcze zieleń pomiędzy. No dzisiaj to są często przy nowych osiedlach wybetonowane place i nic tak więcej. I trzy katalpy rosnące pomiędzy domami. I najlepsze są place zabaw, takie metr na metr i jedna bujawka. Także naprawdę miejcie trochę litości, deweloperzy. No dobra, to naprawdę już zmierzając do końca, zapytam o plany na przyszłość Moriwu. Co ten Moriw w najbliższych latach planuje zrobić, czego nie zrobić, co utrzymać, a o czym zapomnieć?
W ogóle nasz ośrodek ma w zarządzaniu bardzo dużo infrastruktury i nieruchomości. I to są po prostu wieczne potrzeby remontowe i modernizacyjne. I na tym będziemy się skupiać. W przyszłym roku chcemy też trochę odnowić naszą plażę miejską, troszeczkę ją unowocześnić i dodać trochę nowych atrakcji. Bo właśnie ta turystyka, wierzymy, że będzie się rozwijała, a widzimy to w statystykach, że to wszystko rośnie, więc chcemy jak najlepsze warunki ku temu zapewnić. Super, to trzymam kciuki. To już tak naprawdę na koniec, zawsze to mówię kilka razy. Czego pani Izabela Piwowarska słucha w wolnym czasie, przygotowując się do pracy w Moriwie? Bardzo lubię słuchać podcastów. Okay. Poznaję ciągle nowe. To na przykład ten będzie można odsłuchać. Tak, powiem szczerze, że nie znałam Państwa. No bo te podcasty dopiero ruszyły. No właśnie, ale bardzo lubię, dużo słucham ich w samochodzie. Na przykład mam kilka swoich ulubionych. To jakie to są jakie ulubione? To są? Bardzo lubię na przykład podcast pani Justyny Szyc-Nagłowskiej, Nagłowska na głos. To jest taki podcast między innymi dla mam, ale też dla kobiet, taki trochę psychologiczny, trochę taki samorozwojowy, bardzo ciekawe rozmowy z różnymi gośćmi. Lubię też wywiady Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Kuba Wojewódzki w tych wywiadach pokazuje swoją trochę inną twarz. Można się zdziwić, jeżeli zna się go tylko z tego show. Powiedzmy, że bardziej rozbudowuje swoje wypowiedzi. Tak, tak. Te wywiady są takie bardziej pogłębione. A moim ulubionym ostatnio podcastem jest podcast, którego tytuł brzmi Co ćpać po odwyku. A, tak, jest. Jest to podcast, jak sama, Żuńczyk? Tak, jak sama nazwa mówi, dla osób, które wychodzą z uzależnienia. Problem nie dotyczy mnie, ale ze względu właśnie na osoby prowadzące, czyli Jakub Żulczyk, świetny pisarz, scenarzysta i Juliusz Strachota, też pisarz. Rozmowy, które prowadzą, są bardzo uniwersalne, bo właśnie, co prawda one wychodzą właśnie z tych uzależnień i jakby życia po jakichś tam problemach, ale właśnie tak mówią o tym, o sile człowieka, o tym, jak sobie to życie poukładać na nowo, jak... I często te tematy dotyczą, mam wrażenie, też rekreacji właśnie, czyli no, jakby no właśnie, ruchu to jest, i tak, tak dalej. Tak, tak. To jest jedna z tych rzeczy, która może nam zastąpić jakieś takie szkodliwe nawyki. Swoją drogą też czasami uzależnienie. Kiedy człowiek się uzależni od biegania, to już nie ma wyjścia. Wie pan coś o tym? Ja coś o tym wiem, ale nie miałem wyjścia, bo zaczynałem się zmieniać w kulę. Tak. Każde uzależnienie nie jest do końca korzystne, natomiast myślę, że są mniej i bardziej szkodliwe. Mm-hmm. Oczywiście. No to a propos pisarzy, ostatnie na koniec już moje, jakaś jedna książka z ostatniego czasu, którą pani by poleciła naszym widzom i słuchaczom. A myślę, że mogę polecić książkę, którą właśnie skończyłam czytać. Jest to biografia Simony Kossak, Anny Kamińskiej. Byłam też już w kinie na filmie Simona i właśnie zafascynowała mnie ta postać takiej niezależnej kobiety, która musiała pokazać swojemu środowisku, że ma swoją własną wartość, ale też to, że była tak bardzo związana z przyrodą, z Białowieżą. Też lubię przyrodę i właśnie bardzo do mnie ta postać przemówiła. Polecam i książkę, i film, ale czytam także kryminały. I właśnie jestem, bo często się zdarza, że czytam kilka książek naraz. To jest ból czytelników. Tak, i właśnie czytam książkę, nie wiem, czy zna pan taki kryminał pod tytułem Robaki w ścianie. Ojej, kto jest autorem? Pani Hanna. Obiło mi się o uszy, nie czytałem. Natomiast akcja rozgrywa się w bardzo brzydkiej, bardzo szarej Bydgoszczy lat 90. No to koniecznie muszę, Seryjny morderca. Krasuje. No to tak, to tamta Bydgoszcz pasowała idealnie do właśnie takiej. Właśnie też znam tą Bydgoszcz, bo studiowałam w latach 90. Bydgoszcz, dlatego zainteresowała mnie ta książka. Wtedy tam się działo, ale to opowieść na inny odcinek. Dobra, przechodzimy do konkursu. Pod przypiętym pod filmem komentarzem zostawcie swoją odpowiedź i napiszcie odcinek jakiego serialu, nieważne czy polskiego, czy zagranicznego, można by nagrać w Grudziądzu
i co by się w tym odcinku działo. Możecie włączyć swoją kreatywność i najbardziej kreatywny komentarz nagrodzimy nagrodą, którą zaprezentuje właśnie pani Izabela. Mamy tutaj przygotowany upominek w postaci torby naszej tutaj z nadrukiem Spichlerzy. Oczywiście cały zestaw przewodników po mieście, żeby to miasto odkryć, a do tego kilka upominków, między innymi fajne puzzle z grudziądzem. To ja sobie przed oddaniem ułożę, sprawdzę, czy wszystkie są i później przekażemy zwycięzcom. Żartuję oczywiście. Chociaż ja mam takie zakusy, żeby z tych prezentów korzystać, bo po prostu są bardzo fajne. No dobrze, to drodzy Państwo, wiecie co robić. Ja dziękuję pani Izabeli, było naprawdę miło. Dowiedzieliśmy się znów czegoś ciekawego o grudziądzu, także super. A Wam, słuchacze, widzowie, dziękuję za to, że oglądaliście, że słuchaliście. Pamiętajcie, że to jest projekt Rozmowy Kulturalne, cykl podcastów z ludźmi grudziąckiej kultury, dofinansowany ze środków gminy miasta Grudziądz, a my się widzimy w kolejnych rozmowach bez filtrów. Do zobaczenia.